Bird Miss Jackson. No cześć. Cześć wszystkim. Dzień dobry. Dobry wieczór. Z tej strony Michał z kanału Się Gra Się Ma. A to kolejny odcinek z Far Cry'a New Dawn. Lecimy sobie z koksem, moi drodzy. Pod poprzednim odcinkiem była zadyma w poprzednim odcinku, może tak powiem. No mieliśmy zabić bliźniaczki w końcu, ale nam uciekły. No ogólnie to szkoda gadać, nie polecam. Polec pogięło cię, silne ręki mówi. No, teraz tak sobie patrzę, że możemy sobie zrobić ponton z metalową ramą. I to nie jest głupi pomysł. Robimy sobie ponton z metalową ramą za 312 sprężyn. Ja mam tyle sprężyn, że na spokojnie możemy sobie pozwolić na taką przyjemność. A więc mamy po prostu patrzcie, mamy działko, mamy tutaj działko. Taki zakup, teraz w życiu się taki zakup, naprawdę można zrobić taki zakup raz w życiu, bo już za drugim razem, już takiego drugiego nie potrzebujecie po prostu, tak, chyba że wam się zdupi. Ale już za drugim razem tak fajnie się nie czujesz, jak kupujesz. Za pierwszy razem najlepiej się czujesz. Dobra, moi drodzy, co się dzieje właśnie, bo ja taki kupuję jakieś łodzie, w ogóle wy nie wiecie co się dzieje, ja już wam mówię. Kupiłem łódź tutaj i sobie, żeby sobie tak przepłynąć, tak patrzcie tutaj. I do Nowego Edenu, gdzie poleciały nasze siostrzyczki. Tak jest. I może w tym odcinku w końcu uda się je... zranić. W sumie to nawet ja bym chciał je zabić. Po prostu no one są złe, no. Co jest? Nie, no serio. Może uda nam się je zabić w tym odcinku. Bo gry ogólnie nam dużo nie zostało. To już jest naprawdę końcówka. Jak już mówiłem pod poprzednim odcinkiem, to ja skończę grę. A jak nie zrobię, znaczy na pewno nie będę miał jeszcze platyny z niej, to zrobię sobie tą platynę poza odcinkami. Jak ja no to ja nie w tą stronę. Teraz w lewo. Ale tu było zabarykodowane chyba, czy mi się wydawało. No patrz. No to jak ja mam tu przepłynąć? No to co? Na pieszo lecimy dalej. No chyba trzeba będzie na pieszo iść. Troszeczkę mi się to nie podoba, no ale no to już... To już never mind, nie? Myślałem, że to jakieś zwierzę jest. To jakieś... Czy oni atakują Nowy Eden? Aha, bez kitu, bo oni się wkurzyli, oni powiedzieli, że spalą te siostry. Wszystko zniszczone. No, nieźle. Do kaplicy lecimy. Tu jest kaplica? Czemu ktoś tu leży? Pomogę. Cicho, muszę do kaplicy iść, kobieto. Będą siostrzyczki 100%. Będzie Sid, będzie na pewno i będzie to jego pomocnik. A myślałem, że oni tu są. Hey, rabbit. Thought we took care of you. You just don't seem to wanna die, so... Wyciągaj broń, strzelaj w nie! We're stubborn too. The shame of it all is that we could have been on the same side, you and us. We really could have done something. No to slow motion, dwie banie i po dziewczynach, no a tu się pierdzieli, gościu. So let's end it. O kurde. Ogólnie to mi się będziemy w tym dusić, więc trzeba stąd iść. Dobra, co? Diglem będę strzelał w niego. O kuźwa, co tu się dzieje? Jak ja mało HP mam? Jak mało HP mam?
Ile HP oni mają, co jest? Wy widzicie to samo co ja? Ile ten gościu ma HP? To są one! To są te dziewczyny! To są te bliźniaczki! Zabiję je! Zabiję je w tym odcinku! Nie należy! Jezu, jak ciemno, nic nie widzę. Dobra, jest Lu zabita. Gdzie jest druga? Ile ich tu jest? Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Ktoś mi powie, gdzie ona jest? Serio by mi się przydało takie info, gdzie ona jest, bo... Sorry, nie w tą osobę strzeliłem. Gdzie jest ta druga? Jakieś melepety w ogóle. Dobra, jak wszystko się tak i tak pali, to dajemy na tą. Dobra, muszę zabić tą drugą. Nie wiem, gdzie ona jest. Tu ktoś jest. Dobra, mamy ją. Nic nie widzę. Jest tak ciemno, tak dziwnie, takie mleko samo. Dobra, moi drodzy, w tym odcinku chyba zabijemy bliźniaczki. Umierasz! Gdzie ona jest? Umieraj! Śmieciu! Ooo, rzuciłem niechcący! Kurde! Niechcący rzuciłem tego. Gdzie ona jest? Mało HP ma już. Ale bardzo dużo HP mają. One niby takie kozaczki, co ty? Gdzie ona jest? Jezu, serio, jej nie widać prawie w ogóle, nie? Jeszcze psy jakieś tu są. Chodź tu. Patrz, ile HP ona ma. Dobra, jest! Gin! Sam się pierdol. Nie mogę trafić! Jest! Zabiłem je. Zabiłem je. Zabiłem. Zabiłem bliźniaczki. Aha, nagle obok siebie leżą. Mhm. One jeszcze żyją? Hey, Mickey, you okay? No! You? No. Hey, you ain't dying, are you? I guess I broke my promise. What? To Mom. I told her we wouldn't end up like Dad. No, no ja widziałem tą obietnicę. Tak, tak zginiecie. Cieszę się, tyle osób pozabijały. Hej. Do not die first! You do not get to die first! I'm the oldest! I go first! God damn it! Okay, jedna już nie żyje. Lu! Lu! A smutno mi trochę, nie? No ale no... Takie wybrały życie, no. I was supposed to take care of you and I didn't and I'm so fucking sorry. I fucked this up, man. No zjebałaś, zjebałaś. Matka cię prosiła. Ja nie mogę. S
Co ty się tak kręcisz, jakbyś pręta w dupie miała? Nie, no sorry, ona jest połamana cała. You know, Rabbi. Czemu oni na mnie króliczką? She had hope. She had dreams. Ja ci przypominam twoją matkę, kurwa. To nieźle. She just wanted to fucking make things better and I should have listened to her. No, i poszłaś w ślady ojca. Co ona się tak długo trzyma? Weź jej kamienia, rzuć w łeb. Rób co musisz. Dobij ją. Dobij ją. Ona żyje. Dobra, teraz takie pytanie, czy ja? Jej siostra nie żyje. Przeszukam ją. 100 tytanów. You could do something about that, or if you just leave, you'll never see me again. W sumie szczerze, tej mi nie jest aż tak szkoda jak tej. Bo to przez nią, ona miała się opiekować tą młodszą, nie? No. Zrobiłem to, co chciałem, no. Oni, no po prostu tak, moim zdaniem powinna ta starsza umrzeć, a ta młodszą jeszcze bym puścił. Puściłbym jeszcze żywą. Okej. Okay. Sprawdźmy sobie kolejną misję, gdzie jest. Okej, okay, przy owocu. Czyli ktoś idzie do tego owocu, ojejku. Dobra, lecimy sobie jeszcze po te, jeszcze jedną misję fabularną sobie zrobimy, bo jest to naprawdę ciekawe. Tu są jedne z ostatnich misji, mi się wydaje, że to może być nawet ostatnia misja już. Więc jeżeli jest ostatnia, no to znaczy, że to chyba będzie ostatni odcinek. Może kiedyś zrobię dodatkowy właśnie z robienia trofeo, gdzie będę po prostu robił trofea na platynę. No, chyba coś takiego zrobię, bo naprawdę tych platyn, znaczy tych trofeów mi dużo nie zostało. A myślę, że taki odcinek by starczył. Jest tam Sid, bo to jest ten jego pomocnik. Kto to jest? Sid. Już pierdzielił jabłko. Ethan, what have you done? I did what I had to do. I freed myself. I freed us all from you, from your rules. Ethan, don't. On nie może tego zrobić. I will have what you denied me. You gave it to an outsider, but you wouldn't give it to me. I am your flesh and blood. That was God. Wemu walni kamieniem w łeb, żeby nie wstawał. Protect you, son. Ociu. Jaki słodki smak. No, on będzie się teraz walczył z... O kuźwa, co tu się dzieje? O kurde, chyba czeka mnie jeszcze jedna bitwa. One mu żyły wyskoczyły. Co ja mam z nim zrobić? Przecież on się zamienia w jakiegoś dinozaura, ja mam go powstrzymać? To nawet niedźwiedź już był lepszy od niego, no. No ja się boję. Gdzie on jest? O kuźwa, on strzelił? O kurde. Co się z nim dzieje? Ja pierdzielę. No do jaskini. On się zmieni. Czy on się... Nie. No jak mam go pokonać, no to muszę... Aha, nie mam tych. Jak mu
Muszę go pokonać. Na pewno z dynamitem. O, żeż kurwa. On na pewno będzie miał tyle HP. Tyle HP ma! Ja mam w ogóle amunicję? Mało amunicji mam. Wiedziałem, że się rzuca. Jezu, co on się zamienił? O Jezu, znowu mi coś się z padem dzieje. Ile on ma HP? Ej, ja nie mam amunicji już. Chyba trzeba będzie zrobić reloada, bo ja bez amunicji teraz nic nie zrobię. Co we mnie rzuca kamieniami? Co, pijany jest? Ja go nie zabiję bez tego. Bez amunicji go nie zabiję. No nie, spróbuję. Najwyżej jeszcze raz będę musiał. Ale patrzcie, ile ma HP. Ja mu dopiero dwa paski zebrałem. Te pomarańczowe trzeba walić. Tam 600 biorę mu. A on ma za jakieś 40 tysięcy HP. Dobrze, to jest bot. Mogę go w ciula robić. Jezu, on się zamienia w jakieś gówno. Już jest zamieniony. O kuźwa. Jezus! Ile to HP bierze. O, tu jest amunicja. Idzie tu! O, amunicję mam. Dobra, super, nie trzeba reloada robić. To mi się podoba. 900 z karabinu mu biorę. Bo on nieźle jest pierdzielnięty, ten gościu. Po co on to jadł? Niezłe te owoce, to są dragi na wyższym poziomie, ty. Te owoce. Najlepiej strzelać jak on. On jest tak blisko. To jest straszne. O ciul. Się chyba wkurzył trochę. Chyba troszeczkę się wkurzył. No nie chcę w tym strzelać, a bo ja nie mam amunicji. Bierz amunicję. Bierz, bierz, bierz. Jeszcze. Gdzie on jest? O, jakiś taki za spokojny on jest trochę. Albo mi się wydaje. O kuźwa, dobra, żartowałem. Nie to kliknęłem. Nie mam amunicji znowu, wiecie? Dobra, weźmy sobie te, o. Teraz dostanie w pysk. Ty, że on żyje? To aż dziwne. Rzuciłem sobie pod nogi. Nie. Rzuciłem sobie pod nogi, no. Dobra, próba numer 3. Próbę numer 2 wam wytnę, bo to tak naprawdę można powiedzieć, że tak samo zginęłem jak wtedy. Tylko przez moją głupotę. Nie chcę tym strzelać, kurde. O kuźwa. To jest próba numer 3. Nie uwierzcie mi, że to nie jest łatwa misja. On ma za dużo HP, ten gościu. Za bardzo powalony on jest, ten gościu. Tu w ogóle też amunicja. Jezu, jak on blisko jest. Jezu, jak on biega teraz, no przecież wcześniej tak nie biegł. No jaki narwany teraz jest, patrzcie. Dawaj w to. W to pomarańczowe, jak będę strzelał, to jest szansa naprawdę na dobre zwycięstwo. No ale już nie mam amunicji, nie? Okej, on rzuca, można wziąć amunicję. Coś dostanę, ale chuj. Mam czas przynajmniej wziąć ammo. Au, nie wal mnie. On na głowie powinien mieć ten, to pomarańczowe. On ma z pleców, nie? Dobra, awaryjnie muszę go z tego strzelać. Kuźwa, jaki on jest narwany teraz!
Dobra, rzuca, to biorę amunicję. Ładuję. Spokojnie, Marek. Okej, okay, już połowę HP nie ma. Połowa HP za mną. Więc jeszcze raz tyle, ile zrobiłem, muszę zrobić tak naprawdę. Dobrze, że tu jest amunicja. Jakby nie było amunicji, to bym się chyba zesrał. Łap tam! Dynamity. Ale akcja. Dużo on ten podwójny skok, to też mnie ratuje. W większości momentów on to też mnie ratuje. Jezu, ile on ma HP. Ile on ma HP. O Jezu, on tu zarzucił. Gdzie? Czekaj, w pomarańczowe. Mało amunicji mam. Okej, idzie. Nie idź na razie. Dobra, 90 amunicji, spoko. To trzeba powoli, cały czas to samo trzeba robić. To wtedy najlepiej wychodzi. Leć się, leć się, leć się, masz mało HP. Leć się. Uciekaj. Właśnie mu skoczyłem przed twarz. Jeszcze raz by mnie trafił, już bym leżał. Czyli trzeba uważać, co on robi, bo naprawdę. Mało HP ma, małutko. Jakaś w ogóle furia się teraz odpaliła. Ale mam dużo amunicji. O, już nie mam. Myślałem, że to jest amunicja z tamtego. Co robi? Dobra, on niech się tam wariuje. Dobra, chyba dam radę teraz. Chyba dam radę. Gdybym teraz ginął, to bym sobie tego nie wybaczył, nie? O, fuck. Szczerze, mogę zginąć. Czemu mi nie biegnie? Prawie zginęłem, nie? No ile ty masz HP? Już tak malutko. Jest! Jest! Aż mi się ręce spociły. Serio, spociły mi się ręce. Ja pierdolę. Ethan? No. Father? On żyje? Father. O kurde, to niezły dragi. Ale ma ałę. I know. I'm so scared. I know, son. Can you forgive me? Bóg potrafi wybaczyć. Wybaczy mu. Że to nie jest Bóg, nie? Ale... Father. Myślałem, że zginie. Ale umrze. Mhm. No nie macuj go tak! No dobra, zginął. To był jego taki... No przywódca stada to był, nie? Przywódca stada. Przywódca stada, co ja pierdolę. Weźmie jego ciało. Jego jedyną winą było to, że był mój. No to nieźle. Antrax, Ethan. Ethan to tak się nazywał ten gościu z Resident Evil 7. Też się nazywał Ethan. Why can't I have one? You know the answer. But I want to be strong, like you, father. This gift can be dangerous. To był jego syn? I don't want you getting nie, co ty? Well,
On do wszystkich mówi, że jest ojcem i w sumie to. No, by se zjadł jabłuszko, no. Because it's not God's plan. Do you understand me, son? To nie jest plan Boży. You're an old man. And when you die, I will take one. O kurde, to nieźle dowalił. Jesteś już stary. To niezłe te drzewo jest. I thought he wanted me to build a new Eden. But I am not his shepherd. O kurde, spalił te drzewa. You are. My soul has become a cancer. Rakiem się stała. I am a monster. And I have only spread suffering and death in the name of God. No i będziesz chciał, żebym cię zabił zapewne. Tak zgaduję. My family is all ash. O, dzięki mnie w piątce. Eden is dust. And there is no redemption for this. No atonement. On się zabije. Albo ja będę musiał go zabić. Wiedziałem. Że wiedziałem, że coś takiego będzie. Czułem to. I będzie na pewno wybór. Zabij albo nie zabij. There is only the justice of gods. Ogólnie to jakbym miał zabić czy nie zabić. Myśl, Michał. End this vicious cycle. Give me God's justice. Release me. No chcę tego, no. Release me. No dobra. Release me. Ja się pad zatrząs. No dobra, drzewo leży. No to jest na pewno koniec tej serii. Ale czy to już jest ten moment? Czy to jest ten moment? Nie żyje on. No nic, no ciekawie się zakończyła ta gra. Ale dał radę przewidzieć, co się stanie tak naprawdę. No dobra. Czyli to już jest koniec. Tylko teraz pytanie, co ja mam robić? Bo szczerze, to jest koniec gry. Misji żadnych nie ma. Głównych. A nie, musimy iść do Prosperity. Naszej kryjóweczki. Okej. Okay. Idziemy teraz porozmawiać chyba ze swoją grupką znajomych. Albo nie? Czekajcie. Ja myślałem, że tu będziemy rozmawiać z kimś. A tu jednak coś. Coś tu jednak się dzieje. A, to jest grup naszego przyjaciela, Rasha. Rush on się nazywa. O, jest Rush. He'd be proud of us. Chyba bardziej ze mnie niż z ciebie. Co? No w sumie wy też tutaj robiliście dużo. Ale ja zrobiłem najwięcej, nie? There's always going to be trouble out there, but we'll manage, right? Piwko.
There were so many times that I thought we were going to fail. That all of this would be for nothing. No i trzeba było wierzyć, a nie. Ale nie. Poddaliśmy się, bo mieliśmy nadzieję. A, czyli jednak miałaś nadzieję. Dobra, to dobra, spoko. Hope, no tak, Hope Country. No, wszystko wiem, wszystko normalnie się położyło ładnie. Była ładna ta dziewczyna jest już, jak już mam mówić. Za nadzieję. Co oni piją tam? O, ale se gulnąłem. Ale tak przy grobie gulnąć. Ale wiem, czy to jest dobrze. No i jest. Koniec gry. Far Cry New Dawn. Skończyliśmy serię. Bo to jest pierwsza seria skończona na moim kanale, tak naprawdę, można powiedzieć. Co mogę kilka słów powiedzieć o tej grze? Tutaj mam przy sobie pudełko nawet. Co mogę powiedzieć, to to, że Far Cry... Szczerze mogę wam powiedzieć, że Far Cry był niestety... Nie no, naprawdę. Niestety był to najgorszy Far Cry, w jakiego grałem w swoim życiu. Dlaczego? Po pierwsze, kupiłem tą grę w dniu premiery, a przechodzę ją jakieś, nie wiem, ile kiedy była premiera, to już też nie pamiętam, ale naprawdę dużo, długo mi zajęło mi przejście tej gry. No po prostu nie wiem, tak długo przechodziłem tę grę, że nie wiem, co się działo. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że właśnie dlatego, że tak przechodziłem tak długo tą grę, dlatego tak nie czułem tego klimatu zbytnio może, tak mi się wydaje. Trzecią sprawą jest to, że po prostu... No po prostu historię dało radę, jak gdyby, nie wiem, szybciej wiedzieć, co się stanie na przykład. Na przykład nie wiedziałem, nie mogłem się spodziewać jednej rzeczy, się nie spodziewałem w tej grze, to, że nasz ten przyjaciel zginie, tam córki go zabiją, bliźniaczki. No ale ogólnie, no mówię, to jest najgorszy Far Cry, w jaki grałem, a grałem, można powiedzieć, we wszystkie Far Cry'e, tylko jedynki, dwójki nie, przeszedłem do końca. A tak to wszystkie, Far Cry 4, Far Cry 5, Primal, trójka, nie wiem, czy coś pomyliłem, czy coś się, coś popierdzieliło, chyba nie. No, ogólnie grałem wszystkie Far Cry'e w swoim życiu i ten najbardziej mi się po prostu tak nie podobał. Najlepszy Far Cry dla mnie jest Far Cry 3 i zawsze tak będzie. Po prostu najlepszy, najlepszą historię miał. A więc co, ja się z wami żegnam. Naprawdę fajnie było spędzić te kilka odcinków. Dokładnie nie wiem, ile to odcinków, bo nie pamiętam, ale jakieś tam było 20 ileś to było odcinków. Może będzie jeszcze dodatkowy jeden odcinek, w którym robię trofea, żeby mieć platynę. No i co? Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Do zobaczenia. Nigga wanna see me fall. Stephen Curry, how I ball. Gosha garments and a white three on my body. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz. Niggas say they run my hometown. I don't know how I'm the prince here, man. All we talk about is checks.